Dzień dobry. Dzisiaj testujemy kolejna partia testów. Dzień Co dobry, mamo. testujemy, panie Lesiu? Dzisiaj testujemy ciasteczka owsiane i amunicję prosto od pionek. Dobrze, jesteśmy już w końcowej fazie testów dla pionków. Mamy amunicję przygotowaną, już trzy rodzaje przygotowane do sprawdzenia i będziemy co? Będziemy strzelać do poperów i do tarczy. Tak, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Pomagają nam dzisiaj moi koledzy z Rzeszy. No, z Rzeszy mi pomagają. Tam będą nam trzymać. Z przyjaznego kraju. Będą nam trzymać tarcze. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Uwaga. Bez nowych Hansów. Zaproś pana Hansa, Jurgena. Pana Helmuta. I Helmuta. Amunicja numer 10. Troszeczkę ucieczek. Amunicja numer 11 też spoko. I amunicja numer 12 nam strzone, nie? Dobrze, mamy 8 blaszek. Będziesz na jakim czoku strzelał? Improved cylinder. Improved cylinder, brawo. Co to znaczy? Nie do wiem. Końca nie wiem. Nie wiem, ale tam jest napisane improved cylinder. I będziemy patrzeć, czy strzelba się zacina. Leszek będzie strzał z berety numer? 1301. 1301, fantastycznie. No tak, tak, twin. Shooter. Twin. Shooter, pistol fetish? Jo! Achtung! Dobrze, pan Leszek zrobił to, proszę bardzo, w 3.02, pierwszy strzał w 0.93, bardzo ładnie. Dziękuję. Bardzo ładnie, dziękuję, bardzo ładnie. Starałem. A jak... mamy dwunastkę, tak? Załadowaną? To, dobrze. Okej. Okay. Pistu fetisz? Ja. Achtung! Aha, co my robimy? Strzelamy. No dobrze. Are you ready? Stand by! Ok, if you finish, unload. Showclear. If clear, lecz. Hammer down. Holster, kurwa, włóż to holster. No dobra, ale jak uczepiłem. Ta, dobra. Ona się już, ona widziała. Ona już, widziałem. Już leciała, ta, ona na ciebie leciała. Dobrze, ale poczekaj. Strzeliłeś z tych trzech rodzajów. Jeżeli chodzi o kopnięcie, to która najlepiej? Murzyn ci najlepiej kopał? Czyli to jest czarne, to dziesiątki. No to bardzo okay. Proszę się przygotować. Uwaga! Ale się, się wymusza, Bartoszu, ładowanie kładami, czwórkami do nieba szli, ale niestety... Ale wygrywam z Leszkiem odejąc twinami, więc... Czy jest pan gotowy? Tak. Uwaga! Pięknie. Pięknie. Pan Bartosz się postarał. 2,80. Czy jest pan gotowy? Tak. A więc uwaga. O! Najmniej kopię zdecydowanie. 2,66. 2,60. Okej. Okay. Określiłbym to jako przypadek. Przypadek? A może jestem lepszy od ciebie? Od pionków dostaliśmy z tych nowych serii gdzieś po 250 po kartonie kulek. Wystrzeliśmy to wszystko, ja na swojej strzelbie nie miałem żadnego zacięcia. Na berecie nic nie było, na sztegerze też nie, na bredzie też nic. Jakieś jedno zacięcie mieliśmy na XTR, ten XTR jest Marceli, więc to wiele więc mogło się zdarzyć. Się mogło zdarzyć. I ta amunicja z tych trzech najmniej kopie, na żadnej z nich się nic nie zacięło. Ale ta czarna najmniej kopie, czyli dziesiątka. Tą informację i nasze wnioski przekażemy do pionków, do fabryki. Co oni z tym zrobią, to już jest ich sprawa. My swoją część wykonaliśmy. Świetnie się bawiliśmy przy tym. Fajnie jest wystrzelać 750 kulek za nie swoje pieniądze. Ale chyba najważniejsze, że kulki były też testowane na zawodach. Tak. Byliście na zawodach szutowych. Tak, na szutowach i też nic się nie wydarzyło. Strzelaliście z bredy. Z Mosberga? Tak, z Berety. Z Berety też, z Benelli. Z Remingtona? Z Remingtona od Konara, tak. Mhm. Wszystko działało? Tak, wszystko hulało, nic się nie zacinało i też wszyscy potwierdzali wtedy, że ta czarna, no musieliśmy to sami sprawdzić i faktycznie według nas najlepsza. No i sprawdzaliśmy na różnych czokach najlepsze skupienie na, z tej amunicji no na tarczy. Jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. No.
Jest czarna. Jest czarna, kurwa. Dobrze, no to ciao.